Witam Was na moim kanale Krzywym Okiem Elektryka. Czemu krzywym? Bo mam krzywe oko. Dzisiaj co bym chciał Wam pokazać, to przekaźnik bistabilny. Ktoś zapyta, co to jest? Moi drodzy, w najprostszym tego słowa znaczeniu powiedziałbym, że to jest tak jakby zamiennik układu schodowego. Jeżeli na przykład mamy jakiś korytarz, czy jakieś duże pomieszczenie, cokolwiek, głównie korytarz, klatka schodowa na przykład, to zamiast się bawić w schodowy, krzyżowy, pięć krzyżowych, żeby tam wszystkie 10 włączników działało, czy tam ile. No bawienia. Zamiast drutować nie wiadomo ile, to można po prostu zastosować przekaźnik bistabilny. I ja Wam już pokazuję, jak to działa, jak to podłączyć. Spójrzcie, tu mamy narysowany schemat. Mamy tak, mamy A1, A2, 1 i 2. Nasze styki A1 i A2 to są te od czoła, a te od tyłu to jest 1 i 2. I to mamy namalowane. A1, A2 to będzie, A2 będzie przewodem neutralnym, A1 to będzie sygnał, który przychodzi nam z włącznika. Ja Wam zaraz wszystko pokażę. 1, 2 to po prostu podłączenie pod lampy. I słuchajcie, ja Wam tak już sobie pozwoliłem tutaj gotowca zrobić jednego. To jest nasza klatka schodowa. Jesteśmy na klatce schodowej, parter, pierwsze piętro, drugie piętro. Taki nasz przykład to będzie. I spójrzcie, to są zwierne. Przyciski zwierne, dzwonkowe, przycisk, każdy to różnie nazywa, fachowo to się chyba zwierne nazywa, ja na to mówię przycisk. Każdy może sobie to nazywać jak chce. I popatrzcie, mamy tylko dwa druty. Jeden drut, drugi drut. I spójrzcie, na jednym z tych drutów, przyjmijmy ten, podamy stałe zasilanie. Stała faza. A na drugim drucie to będzie sygnał tej fazy. O, tu to fajnie będzie widać. Tu mamy stałą fazę, tu mamy sygnał. Naciskamy, pojawia się tu sygnał, zadziała bistabilny. I ja Wam już pokazuję, jak to ma być podłączone, jak to ma działać. Tu po prostu jest pomostkowane między nimi. Widzicie? Każdy jest tylko zmostkowany i mamy dwa druty na wyjściu. Spójrzcie, bierzemy tak, bierzemy bistabilny. Bistabilne też mamy różnych producentów, więc tam niewiele się różnią. Zawsze trzeba na schemat popatrzeć. Ale one przeważnie są jednakowo w jednakowym stylu. NK sygnał ze przycisku zwiernego. No i tutaj stycznik, który odpala nam światło. A więc tak. Przyjmijmy, że u góry mamy, to jest nasza faza, która pójdzie do góry. Mamy stałą fazę. Weźmy sobie wago. Tyk. I mamy podane stałe zasilanie. Nie, zrobimy na odwrót, żeby to było to ładniej i sensownie, żeby nam się tu nic nie krzyżowało. Od dołu idziemy. Tu nam przyjdzie faza. Powrót sygnału pod styk A1. Cyk. Mamy to. Teraz tak. A2. Co to jest A2? A2 będzie neutralne. Stykamy neutralne. On potrzebuje jednak zewrzeć się, żeby zadziałał, potrzebuje styku neutralnego. Dobra. Mamy neutral. Patrzcie, uważnie. Mamy fazę stałą. Stała faza leci od jednego do drugiego. I tak samo powrót sygnału po przyciśnięciu ląduje na A1. To teraz co?
Teraz musimy w ogóle to zasilić ogólnie, żeby było zasilanie. I jeszcze jedno zasilanie, moi drodzy. Teraz musimy podpiąć tu, pod to. Jedynka, dwójka, dam wam bliżej, żebyście znowu mogli sobie popatrzeć. O, jedynka, dwójka. Widzicie, mamy namalowany symbol rozłączony. Wpinamy tu. Widzicie? Mamy tak, mamy od dołu i zapinamy pod stałe zasilanie. Widzicie, na czym nam to stanęło? Stałe zasilania mamy. O, tu się podepniemy, podamy stałą fazę. Jedna faza leci nam do przekaźnika bistabilnego, a druga stała faza leci nam na przyciski. I z przycisków wraca pod A1. I teraz co? Teraz bierzemy lampę. Lampę podłączamy tutaj pod styk numer 1, który po zadziałaniu przekaźnika bistabilnego zewrze nam przewód z lampy z przewodem stałej fazy. Tu w środku zadziała stycznik po podaniu sygnału, który zewrze nam stałą fazę, żeby nam się zapaliła lampa. Dobra. Mniej więcej by było. Sprawdźmy wszystko, czy mamy dobrze. Rzućmy okiem jeszcze raz tutaj z tyłu. Leci jeden mostek. To jest mostek akurat z powrotu. Leci mostek, a tu mamy mostek ze stałego zasilania. Stałe zasilanie jest. Sygnał wchodzi pod A1. Stałe zasilanie wchodzi pod styk numer 2. Faza wychodzi z bistabilnego pod lampę. To co? Składamy to do kupy. Zaczynamy od przewodów neutralnych. Neutralny z bistabilnego, neutralny z lampy. No i co? I podpinamy fazę. Ok. Tak to się, moi drodzy, prezentuje. Widzicie? Damy wam lampę tu bliżej, żebyście widzieli. Jest, jest, jest. Zasilanie jest. Podajemy napięcie. No i dobra. Mamy go teraz w pozycji 0. Co się stanie, jak naciśniemy? Idę sobie, wchodzę sobie na klatkę schodową, naciskam. Działa. Świeci, działa. Tylko minus jest tego, że trzeba to później wyłączyć ręcznie. To nie jest czasówka. Chociaż na klatce schodowej akurat bym zalecał wyłącznik czasowy. Też wam zrobię film o tym. Zrobimy czasówkę. Tu skupimy się na bistabilnym. No jednak na klatce schodowej czasówka będzie musiała być czasówką, bo nikt nie będzie wyłączał światła na klatce schodowej w bloku logiczne, prawda? Bez sensu by to nawet było. No ale dobra, przyjmijmy, że to jest nie klatka schodowa, a jakieś pomieszczenie duże. Na przykład pokój z trzema wyjściami. I co? Jedne drzwi, wychodzimy z drugich drzwi, wracamy do tych drzwi, wychodzimy tymi drzwiami. I tak to, moi drodzy, działa. Proste. Zawsze na schemat patrzcie. Jako ciekawostkę mogę wam jeszcze dopowiedzieć, bo tu jest troszeczkę to bardziej rozbudowane, bo musimy jednak tą instalację przygotować od zera. W rozdzielni zabudować, sprowadzić przewód z lampy do rozdzielnicy, przewody z przycisków doprowadzić do rozdzielnicy. To musi być gdzieś tam między S-ami usadowione. No tu jednak to musi być od nowości cała instalacja pod to przygotowana. Ale mamy jeszcze drugą opcję,
która pozwala nam na troszeczkę inaczej zrobienie tego, ponieważ taki przekaźnik bistabilny występuje też w formie dopuszkowej. Takie małe kółeczko, które po prostu schowiemy za przyciskiem w puszce. Czasami to ciężko upchać, no ale po prostu mówię wam jako ciekawostkę, że jeżeli nie mamy czegoś takiego, to możemy nawet przerobić istniejącą instalację pod bistabilny, jeżeli ktoś sobie tak wymyśli. Nie ma problemu. Do puszki, schoda i to tak samo działa jak to, na tej samej identycznej zasadzie. Do puszki chowiemy, pyk, działa. Przypatrzcie się dokładnie, zatrzymajcie sobie film. W komentarzach możecie dopytywać. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, hejterzy możecie hejtować. Zawsze tam troszeczkę zasięg mi podskoczy, nie ma problemu. Lajkujcie, udostępniajcie, pytajcie, krytykujcie jak trzeba, nie ma problemu. I co? I ja dziękuję. Dzisiaj szybko, krótko, zwięźle. To wam chciałem pokazać. Postaram się znowu za niedługo coś nagrać. Coś treściwego, bez teorii. U mnie teoria to jest drugorzędna sprawa. Ja jestem praktyk. Teoria jest ważna, owszem, ale w życiu ona mi się nie sprawdza. I co? Zapraszam. Dziękuję. Pozdrawiam.